Jeszcze w tym roku rozpocznie się rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach. Miastu udało się pozyskać na ten cel 8 milionów dofinansowania. W Parku Zamkowym będziemy mieli zarówno boisko wielofunkcyjne, czyli od kwestii sportowej, po taką wypoczynkową, czyli miejsce na wydarzenia kulturalne, tak zwany plac centralny z fontanną, wybiegi dla psów, górkę saneczkową, place zabaw dla dzieci. Zaniedbany park w samym centrum miasta do 2020 roku ma stać się tętniącym życiem miejscem rozrywki, rekreacji. Tego oczekują mieszkańcy Mysłowic. Najlepiej, żeby więcej placów zabaw albo te wyremontować. Brakuje takich miejsc w Mysłowicach? Tak, brakuje. Trzeba jeździć do ściennych miejsc albo tutaj na Śródmieściu na przykład, to tylko właściwie na Bończyku, to kawałek drogi od nas jest. Mam starsze 3,5-letnie i nie mam gdzie z nim po prostu wyjść, a nie jestem zmotoryzowana, więc ciężko mi też z takim małym dzieckiem i z tym dużym gdziekolwiek dojechać. Jest brud, nie ma nic praktycznie. No idziemy tam na boisko, to niby było boisko dla piłkarzy. Teraz tam nie ma bramek, nie ma nic, no to z psami chodzimy, to przynajmniej możemy je chwilę spuścić, żeby se polatały. Mysłowice są miastem zaniedbanym, aż wstyd. W tym roku rozpoczną się też prace na promenadzie. Na promenadzie będzie bardziej skupione, będą bardziej skupione działania na kwestiach sportowych, będą miejsca do gier terenowych, oczywiście nie zabraknie także miejsca do grillowania, także górki saneczkowej, wybiegu dla psów. Będzie zagospodarowany teren od samej Przewiązki po Trzech Cesarzy. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na obydwa zadania. SK Info.